1 milion subskrypcji na YouTubie. Właśnie wpadł. To jest po prostu to, co się działo na kanale w ciągu ostatnich chyba 2 tygodni. To po prostu rozwaliło system. Miałam dla Was w planie zrobić takie specjalne, fajnie przygotowane wideo na podsumowanie tych już 11 lat na YouTubie. A tu nagle po prostu w ciągu tygodnia albo 2 wpadło ponad 100 tysięcy subskrypcji. I widzę, że jutro już będzie ten milion, więc po prostu nagrywam, co po prostu mi do głowy przychodzi. Siedząc teraz w Wolwegu, w Świnoujściu, czekając na swój prom do Szwecji. Więc po pierwsze, to chciałam Wam mega, mega podziękować za to, że towarzyszycie mi przez te wszystkie lata. Niektórzy z Was tutaj są od samego początku, inni dołączyli na jakimś tam etapie, inni dołączyli dopiero teraz. Ale wszystkim Wam serdecznie dziękuję za to, że wspieraliście mnie przez te wszystkie lata. To już jest 11 lat. Towarzyszyliście mi w przeróżnych etapach mojego życia. Więc no, chciałabym Wam dzisiaj trochę poopowiadać o tym, jak to się stało, że założyłam ten kanał. No i może chociaż trochę przejść przez historię tego kanału, tak całkowicie na spontanie. Nie tak miało być, miał być pięknie przygotowany film, ale to jest już. Nie ma czasu, trzeba działać, więc no, zapraszam. Jak to się stało, że powstał kanał Iwona Blecharczyk na YouTubie? Jak może słyszeliście, może nie, ja z wykształcenia jestem nauczycielką i uczyłam kiedyś tak zaraz po studiach w szkole podstawowej. Generalnie pochodzę z rodziny nauczycielskiej i nie było u nas ani bliskiej, ani w dalekiej rodzinie żadnego kierowcy zawodowego. Natomiast ja jako nauczycielka bardzo męczyłam się w szkole i stwierdziłam na jakimś etapie, że jestem młodym człowiekiem, ale w sumie to już się czuję staro i czuję, jeszcze roku nie przepracowałam, a już się czuję wypalona i coś muszę zrobić z tym swoim życiem. I tutaj właśnie połączyło się kilka czynników, które zadecydowały o tym, że zostałam kierowcą zawodowym. Po pierwsze, to byłam bardzo ciekawa świata. Byłam mega ciekawa świata. Pierwszy raz w ogóle przekroczyłam granicę Polski, wjeżdżając do Słowacji na jakieś zakupy z kolegami, mając 16 lub 17 lat. Więc nigdy za bardzo nie podróżowałam. To jest raz. Dwa, że na etapie studiów, na zajęciach kulturoznawstwa i historii, geografii, generalnie takich zajęciach kulturowych o Stanach Zjednoczonych, zajerałam się właśnie Stanami. Byłam bardzo ciekawa, jak tam jest. Chciałam zobaczyć te amerykańskie widoki, autostrady, no i oczywiście ciężarówki. Generalnie to wychowałam się na wsi i nie było tam u nas żadnych ciężarówek, ale był sprzęt rolniczy. I mi się po prostu zawsze podobały ciężkie maszyny. Więc jakoś tak się to połączyło, że ja chciałam pojechać do Stanów, ale amerykańską ciężarówką tu przejechać Stany. Z innej jeszcze strony, no też byłam tyle co po studiach, więc nie miałam żadnych pieniędzy na podróże. Też pochodzę z Podkarpacia, to jest taki region, gdzie bardzo ciężko doświadczony przez lata, gdzie ludzie są bardzo praktyczni i wiedzą o tym, że żeby żyć, to trzeba zarabiać. No i tyle, więc z jednej strony no, chciałam jeździć, podróżować, z drugiej strony nie było mnie na to stać, ale też wiedziałam o tym, że nawet gdyby jeżdżąc na stopach i robić to naprawdę tak na zasadzie, że kto mnie przyjmie, to mnie nakarmi i da mi dach nad głową, to wciąż jest no, jakaś tam strata czasu, którą można by było wykorzystać na no, zbudowanie jakiejś swojej kariery, zawodu i niezależności finansowej. Bo tego też jestem nauczona przez kobiety w mojej rodzinie, przez moją mamę, przez moją babcię, że kobieta musi być niezależna finansowo. No więc tak mi się to wszystko po prostu składało, ta ciekawość świata. To, że bardzo podobały mi się maszyny ciężkie, ciężarówki mi się strasznie podobały. No i czułam, że mam predyspozycję do tego, żeby być dobrym kierowcą, że stwierdziłam, że to wszystko się składa na to, że będę kierowcą zawodowym. Brzmiało logicznie, ale w tamtym czasie nie było aż takie łatwe, bo gdy już zrobiłam prawko, to okazało się, że spotkałam się ze ścianą i nie mogłam nigdzie dostać pracy. Nie miałam doświadczenia, był rok 2011, braku kierowców wtedy nie było. Żeby dostać pracę w tamtym momencie w Polsce, trzeba było mieć, wszędzie w ogłoszeniach było 2 lata doświadczenia. No a ja do tego jeszcze byłam młodą dziewczyną. No więc zderzyłam się ze ścianą, zajęło mi to pół roku, żeby skrócić trochę tą historię. Jak mi się w końcu udało dostać tą pracę w SRS-ie, to się tak strasznie cieszyłam.
że pamiętacie, że pracowałam wtedy w systemach 4x1, czyli 4 tygodnie w trasie, później tydzień miałam wolnego. Więc ja się generalnie tak strasznie cieszyłam, pomimo tego, że na początku było mi masakrycznie ciężko, bo jak każdy kierowca po prawku, ani nie potrafiłam jeździć, ani nie potrafiłam cofać, ani nie byłam tak jeszcze nauczona takiego pracy o zmiennych porach dnia, raz w nocy, raz w dzień, jak po prostu wypadło. Ani nie wiedziałam nawet, jak w ogóle robić zakupy w trasie, jak jeść, skąd co brać i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie to było ciężko, ale tak strasznie się cieszyłam z tego, że ktoś mi dał pracę i to, że mogę jeździć stosunkowo nową ciężarówką po Europie i że w końcu mogę jeździć po Europie, zwiedzać. Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, czy da się zwiedzać, czy nie. Ja oczywiście jeżdżąc teraz swoją własną ciężarówką dużo zwiedzałam, ale to dzięki temu, że sama sobie już o wszystkim decydowałam. Natomiast jak pracowałam w SLC, oczywiście tego zwiedzania było mniej, ale wciąż było dużo i uważam, że da się zwiedzać, ale to jest oczywiście, wymaga dużo zaangażowania, organizacji i tak dalej. Więc znowu, bo ta historia już się robi za długa. Chodzi o to po prostu, że ja na samym początku całą swoją energię i uwagę poświęciłam na to, żeby się nauczyć tego zawodu, na to, żeby się nauczyć jeździć. I w końcu, jak już tak po roku poczułam, że już w miarę ogarniam, mam już podstawy i tak dalej, to tak zauważyłam, że ja za każdym razem, jak przyjeżdżam do domu i opowiadam te wszystkie swoje historie i przygody, a wiadomo, że jak człowiek się nie zna na swojej robocie, a jeździ takim dużym samochodem ciężarowym i jeździ dużo na południe, bo ja bardzo szybko przeskoczyłam na Hiszpanię, bo na tym mi bardzo zależało, no to tych przygód ma co niemiara. Ale zauważyłam, że po jakimś czasie już po prostu nikt mnie w domu nie słuchał zaangażowaniem, tylko wszyscy przytakiwali. No i ja nie widziałam tam po prostu w tych oczach zrozumienia, w sensie takiego zrozumienia, takiego wiecie, takiego, że wiem, zawaliście, ja też, te ciężarówki są takie fajne, a tam było tak, a tam było tak. Więc generalnie ja na jakimś etapie życia po prostu potrzebowałam znaleźć swoich ludzi, czyli ludzi, którzy też są zajrani transportem. No więc stwierdziłam, że będzie blog. No ale to były też takie jeszcze czasy, gdzie internet w roamingu za granicą był bardzo drogi. Generalnie Wi-Fi na stacjach czy parkingach było rzadkością. Wszystko, co robiono gdzieś tam z komputera, co trzeba było już otworzyć laptopa, przetwornicę podpiąć i tak dalej, było utrudnieniem. A trzeba pamiętać, że jak się pracuje w takich wielkich firmach, to ten czas pracy, on jest wyciśnięty jak cytryna. Więc człowiek bardzo dużo pracuje. Ja zawsze pracowałam na pendekach, więc dużo też zawsze było fizycznej pracy. Więc wszelkie, co po prostu wszystko, co jest ponad dodatkowa praca, to zawsze jakoś tak obniża prawdopodobieństwo na to, że rzeczywiście coś tam człowiek napisze, opublikuje i tak dalej. Więc a w tamtym czasie przecież trzeba było jeszcze mieć aparat osobno, przerzucać to do komputera i tak dalej, i tak dalej. Telefony nie robiły jeszcze takich fajnych zdjęć, to było robienie, kalkulatory to były przecież. Technicznie prowadzenie bloga było bardzo trudne, jeżdżąc ciężarówką za granicą, więc stwierdziłam, że to będzie Facebook. Założę po prostu bloga na Facebooku, ale się okazało, że którejś nocy właśnie przed wyjazdem, jak ja to zawsze w nocy przed wyjazdem w niedzielę czy w sobotę nie mogłam zazwyczaj spać, stwierdziłam, dobra, to założę po prostu tego bloga na Facebooku. No ale tam nie było opcji na to, żeby był to blog, to więc na po prostu najbardziej mi pasowało fanpage. No to dałam fanpage, no i tak to po prostu się stało. Swoją drogą to Facebook też już podbija pod milion, więc generalnie w tamtym czasie Facebook jeszcze było taką platformą typowo pod zdjęcia. Więc tam się publikowało zdjęcia, a platformą, która była do publikowania wideo, był właśnie YouTube. I ja właśnie publikowałam jakieś tam te pierwsze posty na Facebooku. Szybko to zaczęło się bardzo mocno rozwijać i tam zaczęliście mnie prosić właśnie w komentarzach o to, żeby nagrać jakieś wideo, żebyście mogli usłyszeć mój głos, zobaczyć jakąś mimikę i tak dalej, zobaczyć się do mnie po prostu bardziej ludzko. No więc wiedziałam, że trzeba będzie nagrać film na YouTube'a. Strasznie się tego bałam. Cześć, nazywam się Iwona. Od 2 tygodni kręcę dla Was film, ale nie wychodzi jakoś. Dzisiaj się zmuszam i na siłę kręcę. I nawet sam fakt tego, że jak edytować w ogóle wideo. Teraz w każdym telefonie jest aplikacja w ogóle darmowa, gdzie można bardzo łatwo przycinać wideo, a w tamtym czasie no, nie było tak normalnie dostępnych programów i nikt nie wiedział, jak to w ogóle robić, więc pamiętam, że zajęło mi to podejście, takie przełamanie się i przygotowanie mentalne, żeby w ogóle coś nagrać.
nagrać siebie, no to zajęło mi to chyba ze 3-4 miesiące. I w końcu któregoś razu pamiętam, że byłam właśnie we Frankfurcie. Wtedy jeździłam na ACL, czyli Air Cargo Logistics, czyli takie ładunki przewożone specjalnymi naczepami, właśnie systemem rolek pneumatycznych pomiędzy lotniskami generalnie Europy. No więc wtedy pamiętam, że jakoś coś mi się anulowali za ładunek, czy przesunęli na kilka godzin później. No i ja byłam wtedy taka, że byłam wyspana, pojedzona, wykąpana, pomalowana, stwierdziłam, to jest ten dzień, to dzisiaj nagram to pierwsze wideo na YouTube'a. No i w końcu nagrałam. Moja siostra Agnieszka wtedy je jakoś tam poprzycinała od początku, chyba na początku, jakieś tam na końcu. No i założyła właśnie ten kanał, wrzuciła, no i się okazało, że to był viral. Więc to był mój pierwszy viral. Viral miał mocne wejście na YouTube'ie. Wtedy pamiętam, że wszyscy nagle zaczęli się interesować, jakieś telewizje i różne platformy motoryzacyjne i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tak się to wszystko zaczęło. Więc jak już w końcu zaczęłam, że chciałam się dzielić tą swoją taką pasją do trekkingu i pokazywać pewnie te swoje przygody. Zresztą długie lata mi to zajęło, żeby zacząć też pokazywać jakieś moje wpadki. Też no, taka jest prawda, że jak człowiek pokazuje, jak coś zrobi nie tak, no to w internecie ma hejt gwarantowany, więc też długie lata mi zajęło to właśnie, żeby się nauczyć radzić z tym hejtem. No ale oczywiście jego tutaj na kanale zawsze było bardzo mało, więc tak to się po prostu zaczęło. Więc tak sobie pomyślałam, że może teraz przejdźmy sobie przez wasze ulubione filmy z każdego roku działalności tego kanału. No teraz popatrzmy na to trochę technicznie. Czym w ogóle to wszystko było nagrywane? Na samym początku miałam jakiś aparat cyfrowy, nawet nie pamiętam jaki, więc po prostu nagrywałam to aparatem cyfrowym. Później już kupiłam chyba GoPro, dokupywałam systematycznie i na jakimś etapie też kupiłam jakąś taką kamerę ręczną Sony. Tak teraz jak sobie patrzę z perspektywy czasu, to myślę sobie, o ile trudniej kiedyś było rzeczywiście tworzyć takie treści, bo i dostęp do programu był trochę trudniejszy, ale też sprzęt. Cały czas ten sprzęt się poprawiał i teraz, gdy mamy jakieś tam kolejne różne najnowsze edycje, czy to telefonów, które mają takie dobre kamery, czy w ogóle rzeczywiście kamer, to teraz już tego przeskoku takiego nie widać, ale w tamtym czasie naprawdę co roku ten przeskok był gigantyczny, więc ja co roku zazwyczaj już kupowałam jakąś tam nową kamerę i próbowałam się jej obsługiwać, ale wiecie co? W sumie to chyba najtrudniejsze, co dla mnie było przez te wszystkie początkowe lata, które bym powiedziała, że były chyba do jakiegoś takiego czasu, w którym dopiero selfie zaczęło być mocne i to, że ludzie zaczęli coś nagrywać tak sami do telefonu, to przez te wszystkie lata dla mnie najtrudniej, najgorzej było właśnie to, żeby samą siebie nagrywać. Zawsze te kamery gdzieś tam po prostu chowałam. Nawet nigdy statywów żadnych nie miałam. Z perspektywy czasu tak sobie myślę, nie wiem dlaczego ja nigdy nie miałam żadnych statywów. No nie miałam po prostu statywów, bo mi się tak jakoś wydawało, że to już by było trochę za dużo, za bardzo by zwracało na siebie uwagę. No i tak czy inaczej to zawsze zwracało uwagę, więc ja to tak zawsze gdzieś chowałam tą kamerę, żeby nie zobaczył, że ja coś tam w ogóle nagrywam. Teraz wszyscy rozumieją, że są youtuberzy, że ludzie tworzą treści, nagrywają i tak dalej. Ale w tamtym czasie nikt tego nie robił i zawsze za każdym razem, jak ktoś przychodził, patrzył, że widzi, że jest kamera, która nagrywa mnie, jak ja coś tam robię, spinam pasy albo coś w tym stylu, to się patrzył na mnie jak po prostu na człowieka z kosmosu. Z różnymi znakami zapytania i to zawsze było dla mnie naprawdę mega trudne i zawsze się strasznie wstydziłam. I dużo treści nigdy nie powstało przez to właśnie, że ja się wstydziłam wyciągnąć kamerę z jednej strony. Z drugiej strony, jak sobie już zrobimy teraz taki skok, gdy zaczęłam jeździć na gabarytach,
No to też zawsze takie było od razu już problematyczne, że zawsze byli ludzie dookoła i póki ja jeszcze byłam sama, to sobie mogłam po prostu postawić kamerę i wszystko okej. Okay. A zawsze jak już był zespół, to też ja się nauczyłam jeżdżąc na gabarytach, że ludzie, którzy byli wokół mnie, zazwyczaj mówili, że oni nie chcą być w tych nagraniach, nie chcą być w ogóle widoczni. Więc też na jakimś etapie to już zauważyłam, że ja tak zawsze próbowałam ustawiać kamerę, żeby nigdy nie było nikogo widać, a wiadomo, że na gabarytach to była praca zespołowa, więc dużo tych treści jakoś tam mi odpadało, przez to, że po prostu ludzie sobie nie życzyli, a to dla mnie było to zawsze świętością, żeby nie naruszać tej takiej strefy prywatności i tylko nagrywać wtedy, gdy ktoś chce. I to była właśnie ciekawostka, bo jak zaczęłam już jeździć Volvi, to już tak przyzwyczajona przez te wszystkie lata jazdy w tym transporcie specjalistycznym, że ja już sama nie wiedziałam, tak na jakimś etapie to się po prostu nauczyłam, że ludzie, którzy do mnie podchodzili, czasami to może są tutaj niektórzy z was, którzy spotkali mnie gdzieś tam na żywo w pracy, na drodze, na parkingu, którzy chyba tak wyczułam w którymś etapie, że chyba oni chcą być w tych nagraniach, że to nie jest tak, że wszyscy ludzie zawsze nie chcą być w tych nagraniach. Niektórzy chcą być, więc dlatego pewnie odkąd jest Volvi, to może zauważyliście, że nieraz się już tam jacyś ludzie pojawiali. Ja się wtedy też oczywiście zawsze pytałam, czy to na był jakiś tam wózkowy, czy ktoś, czy się zgadza na to, żeby ten materiał wrzucić. Jak będzie widać jego twarz, to czy jego też mogę nagrywać i tak dalej. I to się okazywało, że ci ludzie się zawsze zgadzali. Nawet właśnie dzisiaj, jak pani mi pomagała się zameldować na prom, tutaj w Tetelanie się zapytałam, czy się zgadza na to właśnie, żeby to opublikować, bo ją to trochę z boku widać, powiedziała tak, tak, żadnego problemu. Więc też to się wszystko tak zmieniło. To od takiego momentu, gdy nikogo nie było, żadnych postaci na tych filmach, do tego, że no, już doszło do tego, że na załadunkach nieraz już kogoś tam było widać, czy rozładunkach. No ale też właśnie, pytacie mnie teraz już bardzo często, o czym nagrywam. No ja już chyba od roku 2019 nagrywam cały czas iPhone'ami. Był taki etap, gdy wróciłam ze Stanów Zjednoczonych, że kupiłam sobie Lumixa, do tego dwa fajne obiektywy. Zainwestowałam w to chyba 30 czy 40 tysięcy. No i stwierdziłam, teraz to ja będę mieć takie piękne nagrania, taki piękny obraz z niego, bo myślę sobie, pięknie, teraz to już będzie to. No ale się okazało właśnie, że tak. Do jazdy w nocy trzeba było, oczywiście miał tryb automatu, ale on wciąż nie wydalał. Trzeba było ustawiać sobie manualnie. Ja już się nauczyłam ustawiania go manualnie i potrafiłam to robić, ale problem był taki, że człowiek na gabarytach dużo jeździł, dużo nocą, później w dzień się ładował, rozładowywał i czasami już po prostu nie ogarniał. A robota była zawsze priorytetem i bezpieczeństwo, zawsze trzeba było się skupić na tym, żeby patrzeć, co się robi, żeby zrobić to wszystko dobrze. Bardzo dużo manualnych, technicznych rzeczy do ogarnięcia i zawsze to było priorytetem, a nie to, żeby w ogóle coś tam jeszcze nagrywać. Więc zawsze ta kamera była na drugim miejscu. No i kilka razy się już tak zdarzyło, że ustawiłam sobie kamerę w trybie nocnym. No i później w tym trybie nocnym, tym trybem nocnym nagrywałam w ciągu dnia, gdzie śmigła były białe, albo terytory były białe, w słonecznym dniu. I po prostu wszystko było tak przepalone, że się z tego nic nie dało wyciągnąć. Albo właśnie w drugą stronę, że w dzień sobie poustawiałam właśnie do takiego mocnego światła i białego, wielkiego ładunku. Nałożyłam sobie ten filtr polaryzacyjny, no i później jakoś z automatu postawiłam kamerę na szybko. No i nagrałam tę nocy i było widać nic. No i w końcu stwierdziłam, dobra. To po prostu nie, ja nie jestem w stanie się skoncentrować na kamerze. Więc to muszę mieć takie coś, co będzie mieć i dobry mikrofon, i będzie po prostu samo wszystko robiło za mnie, i padło na iPhone'a. iPhone bodajże 11 chyba, albo 12, nie pamiętam. Był pierwszą taką kamerą, która bardzo dobrze sobie radziła z nagrywaniem w nocy. I dla mnie to było ważne, bo wiadomo, że ja pracowałam nocą, były koguty. No i tak to właśnie się stało, że od tamtej pory non-stop pracuję nagrywam wszystko iPhone'em. Praktycznie. Więc dźwięk, pamiętacie, przez te wszystkie lata zawsze był problem z dźwiękiem i każdy normalny YouTuber zawsze miał po prostu mikrofon podłączony na kablu, ale ja tego nigdy w stanie nie byłam zrobić, ponieważ siadałam, wysiadałam, coś przychodziłam, do kamery robiłam, był hałas dookoła, później odchodziłam, więc jak gdybym miała po prostu kabel, to ja bym się zabiła
bym się wywaliła 5 razy, bym miała wypadki w pracy przy załadunkach, rozładunkach. Generalnie to po prostu było nie do zrobienia, bo to by było po prostu zbyt trudne. Więc w tym momencie bardzo Wam dziękuję, że mieliście taką cierpliwość przez te wszystkie lata do słabego wdźwięku, bo tutaj zawsze był słaby wdźwięk. Jezu, wdźwięk, mam nadzieję, że nie. Zawsze był tutaj słaby dźwięk. No i dopiero w zasadzie, nie wiem, pewnie 2 czy 3 lata temu pojawiły się takie mikrofony bezprzewodowe Roda, które no, czasami podpinam do takiego nagrywania audio, na przykład jak teraz. Natomiast myślę, że ten mikrofon z iPhone'a sobie dobrze radzi i mam nadzieję, że już jest dużo lepiej z tym dźwiękiem, chociaż też zauważyłam, że ten dźwięk słuchany na różnych urządzeniach, co też Wy potwierdzacie, jest albo bardzo dobry, albo kiepski. Ten sam film dla jednego, który słucha na jakichś określonych słuchawkach, jest bardzo kiepski, a dla kogoś innego, który słucha to na głośnikach, jest świetny i wszystko dobrze słyszy i rozumiem. Więc jeżeli na tym etapie macie jakiś problem właśnie z audio w moich filmach, to znaczy, że może spróbujcie po prostu na czymś innym oglądać czy też słuchać. No dobra, ale co jeszcze do samego tworzenia tych wszystkich treści? Wyobraźcie sobie, że przez te wszystkie lata ja to edytowałam sama. Sama to wszystko składałam gdzieś tam po prostu na pauzach, na komputerze, ładowałam i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś dopiero chyba właśnie w 8 roku działalności kanału, właśnie wtedy jak zaczęłam już nagrywać iPhone'em, w którymś momencie już po prostu tak miałam dużo pracy, że stwierdziłam, że ja już po prostu nie wydalam i z pracą kierowcy na pełen etat i wtedy zaczęły się też już jakieś współprace, gdzie musiałam jakoś wymyśleć i tworzyć treści, no i jeszcze składać do tego, to już po prostu było dla mnie za dużo. No i wtedy kolega polecił mi Patryka. I Patryk od tamtej pory, roku 2000, no właśnie nie wiem, robi edycję wideo tutaj dla Was na YouTubie. No i jak widzicie, myślę, że jest cały czas rozwój, jest cały czas upgrade i te treści są już coraz ładniej wyglądają. W sensie, że bardzo ładnie już wyglądają, porównując to, jak wyglądają firmy teraz, do tych, które wyglądały, jak wyglądały, nie wiem, 5 czy 6 lat temu. Ja też zawsze miałam taki problem, że mi się zawsze wydawało, że to wszystko, co jest nagrane, to jest ważne. Te moje filmy były takie strasznie długie, pewnie nieraz nudne, ale z drugiej strony, skoro oglądaliście, może nie były aż takie nudne. Nie wiem, sama ciężko jest mi to określić. Też przez te wszystkie lata miałam problem z tym, żeby zacząć nagrywać po angielsku. Ja jakoś tak zawsze, to wynika w dużym stopniu właśnie z tej takiej, z tego, że jak człowiek chce coś szybko przekazać, to zawsze myśli w tym swoim języku ojczystym. Też ja zawsze przede wszystkim, jak już widzicie, przez wiele ostatnich lat pracuję w takich transportach specjalistycznych, gdzie trzeba dużo myśleć, gdzie trzeba dużo się koncentrować na tym, co się robi i nie da się jechać na automacie. Więc z jednej strony wykonując swoją pracę przede wszystkim jest ważne bezpieczeństwo i zrobić to wszystko tak jak trzeba, żeby nie doprowadzić do jakiejś sytuacji niebezpiecznej. Z drugiej strony jeszcze myśleć o tym, co jak po angielsku powiedzieć. Więc niestety mi się tutaj to jakoś nigdy nie udało. Zawsze sobie czuję, że w końcu zacznę nagrywać coś po angielsku, ale jak z drugiej strony nagrywam po angielsku, to widzowie z Polski się denerwują. Z drugiej strony widzowie, którzy są tutaj przecież z całego świata, to się cieszą i ja bardzo bym chciała podziękować widzom z całego świata za to, że cierpliwie od tylu lat czytacie napisy. Będę się starać, ale to jest dużo koncentracji i ja zawsze muszę przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi, bo jak coś w czasie załadunku się będę myśleć o tym, co mam powiedzieć, jak powiedzieć i tak dalej, to za chwilkę gdzieś jakiś łańcuch nie dopnę albo zostawię jakiś młotek na naczepie i później spadnie w czasie jazdy, więc nie jest to aż takie proste, jak pewnie w przypadku jakichś takich youtuberów, którzy nagrywają w studiu, którzy... Znaczy ja nie mówię, że to jest proste, chodzi mi o to, że po prostu, że jak się idzie po to i że całą swoją koncentrację daje się na film, no to pewnie jest dużo łatwiej zrobić jakąś fajną, interesującą dla Was treść, niż gdy film się robi jako coś dodatkowego. Więc to też jest ciekawe w ogóle, że przez te wszystkie lata od tego właśnie, że chciałam się dzielić z Wami, z tymi moimi przygodami,
Nawet nie myślałam, że na jakimś etapie to może być tak interesujące dla was, że to w zasadzie stało się też moim drugim nawet i równoważnym zawodem. Z jednej strony kierowca, później jeszcze przewoźnik, a teraz jeszcze też no, influencer. Ale wracając jeszcze właśnie do napisów. Te napisy, to powiem wam szczerze, że było kilka osób na początku, które robiły te napisy. Na jakimś etapie ja też sama robiłam te napisy, więc na początku te napisy angielskie robiła moja siostra. Później też moja przyjaciółka też mi z tym pomagała, przez dłuższy czas robiła, więc było kilka osób właśnie do robienia napisów, a teraz też już od kilku lat robi te napisy moja kuzynka. Zawsze tak się staramy właśnie, żeby te napisy były bardzo proste, żeby ten angielski był bardzo, bardzo prosty, bo to, tutaj niektórzy czasami nieraz jakoś tam komentują złośliwie, że taki prosty angielski, ale też właśnie już zauważyłam, że wy jesteście tutaj z całego świata. I to nie jest tak, że nie sztuka jest po prostu dać piękny angielski z super gramatyką, tak żeby ludzie, tylko niektórzy ludzie zrozumieli, którzy znają naprawdę dobrze angielski. To są ludzie z całego świata. Różni ludzie mają różny, że tak powiem, poziom języka rozumienia angielskiego, dlatego tutaj zawsze założenie jest język bardzo prosty. Tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, jak to człowiek nieraz zaczyna coś robić, stawia pierwszy krok, ale w sumie to nigdy nie wie, gdzie go to zaprowadzi. Ja robiąc ten pierwszy film, który był taki trudny dla mnie do tego, żeby się przełamać, to w życiu nie pomyślałam, że za 11 lat będę mieć już 1 000 000 subskrypcji. To jest 1 000 000 subskrypcji, to jest strasznie dużo. Ja po prostu, gdy widzę 1 000 000 subskrypcji, to widzę 1 000 000 dusz, które oglądają mnie z całego świata. Poświęcałam swój czas na to, żeby obejrzeć, co tam się u mnie dzieje. Może niektóre rzeczy są bardziej interesujące dla was, inne mniej. No w każdym razie jest to dla mnie niesamowite. Niesamowite, że w zasadzie to wszystko, moje całe social media powstały tylko po to, żeby znaleźć swoich ludzi. Żeby znaleźć ludzi, którzy też się jarają transportem, trekkingiem i patrzcie, to w ogóle zawiodło. Przez te wszystkie pierwsze lata ja byłam w kontakcie bardzo z dużą liczbą osób, odpowiadałam na komentarze, w którymś momencie po prostu już mnie to przerosło i tak dużo było zawsze komentarzy i dużo wiadomości, że w którymś momencie ja już po prostu zauważyłam, że ciężko jest mi znaleźć czas na tworzenie treści, ciężko jest mi w ogóle już odpowiadać na wiadomości, więc później już zaczęłam tylko odpowiadać na komentarze. Więc bardzo też wam w tej chwili dziękuję za to, że wykazujecie to zrozumienie, że, no, że jest jednak tak dużo rzeczy do zrobienia, będąc kierowcą, będąc jeszcze przewoźnikiem i będąc twórcą aktywnym na tych wszystkich platformach, że no niestety brakuje czasu. Ale w każdym razie wiedzcie o tym, że ja czytam wasze komentarze, czytam na wszystkich platformach, przechodzę przez nie bardzo szybko, więc dziękuję wam za to, że macie tą cierpliwość, za to, że się nie obrażacie, że na nie nie odpowiadam, ale wierzcie mi, że to tylko i wyłącznie przez to, że, no, że jest bardzo dużo pracy, jestem przeładowana jako kierowca i jako twórca, ale ja to czytam. Ja czytam, więc jeszcze raz wam dziękuję za to, że jesteście ze mną tutaj. Pewnie powinnam powiedzieć jeszcze dużo różnych rzeczy, ale w tej chwili jak to nagrywam na spontanie, to akurat nic już mi do głowy nie przychodzi. Poza tym, że mam po prostu dla was ogromną wdzięczność. Razem jeździliśmy w SRS-ie po Europie, razem wozliśmy pierwsze gabaryty, razem ładowaliśmy tą koparkę, razem robiliśmy opłatę drogową na Szwecji, razem jeździliśmy po Stanach, razem jeździliśmy po szlakach lodowych, razem jeździliśmy po polach naftowych, razem odbieraliśmy Volviego i otwieraliśmy Imagination, razem otwieraliśmy skrzynię z Volvegiem, no i razem też teraz będziemy otwierać biuro. No i tak wszystko się jakoś toczy. Więc jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że chcecie oglądać to, co ja mam do powiedzenia, to, czym się chcę podzielić i mam nadzieję, że dalej ze mną będziecie. No i czekam na wasze sugestie w komentarzach. Co jeszcze powinnam powiedzieć może o tej historii kanału, bo nie chciałabym, żeby takie wielkie wydarzenie jak 1 000 000 subskrypcji na
a raczej nie subskrypcji, tylko subskrybentów na YouTubie, żeby to tak poszło, się skończyło na jednym filmie, więc zapraszam Was do poddawania mi pomysłów w komentarzach na to, jakie filmy jeszcze powinnam nagrać właśnie tak w nawiązaniu do tego miliona. No i tyle. Tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i ja pewnie powoli już się będę zbierać i podjeżdżać sobie na terminal, na prom do Szwecji. Ale to jest wszystko niesamowite. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.